Cześć, ja jestem Shale, a to jest pierwsza część prezentacji moda World Edit Wrapper. Ten mod dodaje nam zasadniczo komendy, które pozwalają nam tworzyć nowe rzeczy na świecie zdalnie, czyli bez, że tak powiem, latania i wstawiania bloków. Oraz ogólnie zmieniać świat dookoła nas. Tam w oddali widać już rzeczy, które przygotowałam do tak jakby następnej podczęści tej części. Ale to za chwilę się nimi zajmiemy. Generalnie dodaje nam to po prostu tak jakby komendy, które pozwalają nam na wykorzystywanie potencjału gry, jaką jest Minecraft, trochę bardziej niż po prostu latając i stawiając bloki, bądź kopiąc sobie coś tam. Czyli na przykład jest przydatny przy tworzeniu map i tak dalej. Do tej pory był ten mod dostępny jako plugin na serwery i tak dalej, ale w tej chwili jest dostępny także w trybie single player, także możemy tworzyć coś sami zupełnie. Poza tym z racji, że mod single player command nie został zupdate'owany do wersji 1.7.2, czyli tej, na której teraz nagrywam, to tak jakby World Edit Wrapper zastępuje single player commands. Okej, to może zacznijmy od podstaw. Podstawą podstaw będzie pozyskanie różdżki, czyli wstukujemy slash, żeby włączyć czat, i drugi slash i piszemy wand, czyli różdżka. To nam daje taką siekierę, to jest tak naprawdę różdżka, nie siekiera. Jakbyście się zastanawiali, czy to jest siekiera, czy różdżka, to jest różdżka. Tylko dobrze udaje siekierę. Okej. Więc posiadając różdżkę, jak może przeczytaliście teraz na czacie, klikając lewym przyciskiem możemy zaznaczyć pozycję pierwszą, a prawym przyciskiem zaznaczyć pozycję drugą. I o co chodzi z pozycjami? Otóż w tym momencie powinniśmy być w trybie wybierania kuboidalnym, czyli no tak jakby to szybko wytłumaczyć. Dobra. Postawmy sobie coś. Po co ja biorę tyle tego? Nie! Dobra. Zostawmy sobie fioletową wełnę. Zróbmy sobie z niej taki mały właśnie kuboid. Czyli sześcianik. I tak. Co nas interesuje? Żeby zaznaczyć taki obszar, potrzebne nam będą te dwie końcówki. I niezależnie od tego, którą weźmiemy jako pozycję pierwszą, a którą jako pozycję drugą, zaznaczy się taki właśnie obszar. Czyli no po prostu po przekątnej tworzy nam trójwymiarowy, no pomyślcie sobie o tym jako o trójwymiarowym tym prostokącie. Okej, czyli zaznaczamy pierwsze i tutaj mi się zaznaczyło, bo tam mam zaznaczone. I drugi. I jak widzicie, po przekątnej zrobiło to taki prostokąt. Z racji, że zaznaczałam to na tym samym poziomie, to jest to na jedną kratkę. Gdybym na przykład zaznaczyła tutaj i tutaj, to tak jak mówiłam, zaznaczy się nam dokładnie ten obszar. No ale dobra. Zaznaczmy sobie szybko. No takie maleństwo. I w sumie... Na razie nie powinna była tego robić, bo na tym polega zaznaczenie z różdżki. A możemy zaznaczyć jeszcze w dwa inne sposoby. Otóż zaznaczenie ze stóp tak zwane, czyli w tym miejscu, gdzie stoimy. W tym momencie stoimy chyba sześcianie, no w sumie to są wszystko sześciany. Na tym klocku stoimy. Albo na... nie, no na tym na pewno. Okej, więc żeby zaznaczyć ze stóp, to znowu klikamy dwa slasze i piszemy... Pozycja pierwsza, w sensie pos 1, żeby zaznaczyć tutaj. Aha, i zaznacza się w ogóle sześcian, w którym stoimy, nie ten, na którym stoimy. Czyli tak jakby, jeżeli mamy postać, to nie chodzi o sześcian, którego dotykają nasze stopy, tylko ten, w którym znajduje się większość naszego ciała. Jak widać, ponad połowa to większość. Okej, czyli mamy zaznaczoną pozycję pierwszą i zaznaczmy sobie pozycję drugą. Adekwatnie do tego, co przed chwilą pisaliśmy, tylko że z dwójką. I jak widać, mamy już zaznaczone.
To jest przydatne, jak nie chce nam się stawiać bloków żadnych wyżej, ale w sumie nie musimy ich wcale stawiać, ale do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. Okej, ostatnią metodą, do której będzie mi potrzebne patrzenie, tak? Ostatnią metodą zaznaczania, zaznaczania pozycji danej jest zaznaczanie celownika, czyli tego małego krzyżyka, który zawsze jest na środku ekranu. Możemy patrzeć nawet bardzo daleko i tam się wtedy zaznaczy któryś blok. To jest bardzo przydatne, jeśli właśnie mamy coś dużego do zaznaczenia i nie chce nam się tam latać dookoła tego. Czyli znowu, patrzymy sobie na jakiegoś klocka, dwa slasze i robimy pos. Jakby ktoś nie usłyszał, pos, jeden. I mamy zaznaczony w tej chwili. Oraz h, pos, dwa. To wszystko jeszcze wypiszę, w sensie wszystkie te komendy wypiszę pod opisem, w opisie do filmu. Tak więc, jeżeli czegoś nie zapamiętacie, to spokojnie będzie to można sprawdzić. No ale okej, wybierzmy sobie jeszcze raz różdżką, bo to jest jednak moim przynajmniej zdaniem najwygodniejsza metoda, bo nie trzeba nic pisać. A ja jestem leniwa i nie chcę mi się pisać. Co możemy zrobić ze znaczeniem? Przede wszystkim tutaj mi słońce zachodzi, więc najpierw możemy sobie ustawić. Troszeczkę jaśniej, dziękuję. Tak, co miałam zrobić? Aha, jeszcze ostatnią metodą zaznaczania, która może być dosyć niebezpieczna, jeżeli bardzo mocno, bardzo dużą rzecz chcecie zmienić potem. Do zmieniania rzeczy dojdziemy później. Jest napisanie dwa slasze i chunk. Zaznacza to chunk, w którym obecnie stoimy, czyli 16 na 16 i 256 w wysokości i w górę i w dół. Czyli innymi słowy, no, olbrzymia rzecz. Tutaj akurat jesteśmy na super flacie, więc kończy się za chwilę, ale jak widać w górę się tam trochę ciągnie jeszcze. I ciągnie, i ciągnie, i ciągnie. Okej. To jednak mimo wszystko zaznaczmy sobie coś mniejszego. Na przykład takiego. I teraz co możemy zrobić? Bo na przykład chcemy, żeby było trochę wyższe, ale nie chce nam się stawiać klocków, żeby zaznaczyć odpowiednią wysokość. To możemy zrobić tak. Piszemy expand. I teraz ilość klocków, o ile chcemy poszerzyć. Powiedzmy, że chcemy sobie pójść jeszcze 3 klocki w górę. I tak jak mówiłam, w górę, czyli piszemy U od up. Jeśli w dół, to D od down. A jeżeli na boki, to niestety w tym momencie przydaje się jakaś minimapa albo coś takiego, bo piszemy N od północy, S od południa, W od zachodu i E od wschodu. Okej, to napiszmy sobie U i jak widzicie, podskoczyło nam to jeszcze 3 kratki w górę, tak więc teraz mamy już aż 90 bloków zaznaczonych. Bo to liczy razem z blokami powietrza, które są tutaj właśnie. Możemy sobie wejść w to zaznaczenie spokojnie, zobaczyć, czy o coś takiego nam chodzi. Na przykład, jeśli chcemy sobie wybudować dom, stawianie ścian będzie w następnej którejś części. Którejś, nie wiem, której. Okej, ale na przykład powiedzmy, że oj, przez przypadek jednak jest za wysokie albo za szerokie, to możemy to skrócić. I w tym celu piszemy dwa slasze i kontrakt. Kontrast chciałam napisać. I działa to tak samo jak expand, tylko oczywiście skraca. Tak więc jeżeli w tym momencie poszliśmy za dużo w górę, to skracamy sobie w dół. Aha. Zapomniałam o jakimś może numerku. Okej. Jeden w dół sobie weźmy. Jak widzicie, zmniejszyło się o jeden. Poza tym, niestety tutaj mieszam te dwie komendy, bo są do siebie dosyć podobne. Expand posiada jeszcze coś takiego, co się nazywa amount. Amount to jest to, które wpisywaliśmy wcześniej, to co wpisywaliśmy trójkę. Ale jest jeszcze reverse amount, czyli w tym momencie po prostu pójdzie w drugą stronę także. Więc wpiszmy na przykład amount 3, reverse amount 2 i... a niech będzie n.
Chociaż nie, bo nie wiem, w którą stronę patrzę, więc najbezpieczniej będzie up. Boże, deszcz znowu zaczął padać. Cały czas pada mi deszcz tutaj. Jak widzicie, poszło w tym momencie 3 w górę i 2 w dół. Czyli innymi słowy, jeżeli wpisujemy 2 numerki po sobie ze spacją, to pójdzie nam pierwszy numerek w stronę, w którą wpisujemy, a drugi o tyle bloków pójdzie zaznaczenie w przeciwną stronę, idealnie przeciwną, czyli w momencie, jak wpisujemy N, to w stronę S, jak wpisujemy W, to w stronę E, jak wpisujemy U, to w stronę D. Nie ma to jak strona D. Okej. Oczywiście istnieje jeszcze, znaczy no nie oczywiście, okej. Istnieje jeszcze komenda expand vert, która zaznaczy nam po prostu, tak jak wcześniej z tym czankiem, od góry do dołu, znaczy od góry do dołu, na całą długość, wysokość, przepraszam, mapy, dokładnie tak jak dosięgnie, czyli 256 bloków wysokości, od dna do samego tam szczytu nieba. Kontrakt nie posiada takich rzeczy, jest to tylko do skracania z jednej strony. Znaczy, jest chyba też reverse kontrakt, zobaczymy, bo nie pamiętam w tej chwili. Tak, ale nic nie widzimy, więc może sobie pójdźmy w kontrakt. O Boże, powiedzmy, że 256 bloków było, tutaj są 4, no to spokojnie jakieś 250 bloków jeszcze możemy w dół zejść. No, a pod ziemią nawet jesteśmy w tej chwili. Okej, to znowu expand, przynajmniej się pobawimy. Expand 5 w górę. I znowu mamy nad powierzchnią, tak jak wcześniej, nasz domek niewidzialny. Czyli, tak jak powiedziałam, faktycznie kontrakt też posiada tę opcję reverse kontrakt, czyli znowu piszemy, no niech będzie 2 i 1 w dół, czyli w tym momencie pójdzie nam 1 z tutaj, nie, 2 tutaj z góry i 1 tutaj z dołu, tak? Tak. Pięknie. Okej. Jest jeszcze taka opcja, która nazywa się Inset. Tylko żeby było Inset, to musimy sobie troszeczkę powiększyć. To weźmy sobie Expand w górę, ojej, nie wiem, o 2. Czyli tak jak było przed chwilą. Expand w dół też o 2. No i tyle już będzie ok. Otóż Inset to jest tak jakby zmniejszało nam o daną wartość z każdej strony. Czyli na przykład weźmy inset 1 i jak widzicie zmniejszyło się o 1, Boże, chciałam W nacisnąć, o 1 z każdej strony. Zrobił się taki mniejszy troszeczkę. No niestety nie ma żadnej opcji, która by powiększała z każdej strony. Przykre to jest dosyć, ale no niestety prawdziwe. Do tego inset ma jeszcze flagi. Flagi to są takie jakby podkomendy command. Czyli jeżeli napiszemy inset minus h 1, to zmniejszy nam to tylko horyzontalnie. To minus to nie znaczy, że bez tego h, tylko właśnie z tym h. Tylko horyzontalnie, czyli na boki, jak widzicie, wysokość się nie zmieniła. A z kolei jak wpiszemy tylko inset minus V, no Boże, głupi end, znaczy tak, end, home nacisnęłam przez przypadek, minus V1, to w tym momencie wertykalnie nam zmniejszy, czyli stało się teraz to takie małe, o Jezus, dobra, koniec tego deszczu, z jednym. Koniec tego deszczu, absolutnie mi się to nie podoba. Tam się coś zapaliło. Okej, tu mi znowu zachodzi. Już lepiej. No okej, weźmy sobie troszeczkę większe może zaznaczenie. O, takie jest piękne. A w sumie jeszcze... O, najlepiej takie. Dobrze, co jeszcze możemy zrobić? Możemy podnieść zaznaczenie. Czyli tak jakbyśmy jednocześnie chcieli je expandnąć, w sensie wydłużyć,
i kontraktnąć, czyli skrócić o tę samą ilość, w tę samą, znaczy w przeciwne strony, tak, przeciwne. Okej, okay, czyli jeżeli napiszemy shift i wpiszemy na przykład, no nie, niezbyt wysoko, żeby mi tam nie było nad poziomem głowy, 2 i w daną stronę, akurat w tym momencie najwygodniej będzie nam w górę znowu. Tak jak widać, podniosło się to z ziemi tutaj na poziom, że tak powiem, głowy. Poza tym możemy jeszcze shiftnąć na boki, co jest śmieszne, bo jak znacie angielski, to wiecie, że shift to jest podnieść, ale my to shiftniemy na bok. To znowu sobie zróbmy o 2 w północ. Zobaczymy, gdzie jest północ. Tu jest północ, ok. O, to sobie zaznaczę, że taką różyczkę wiatru sobie zrobię. Tu jest północ, czyli pozostałe... Boże, pozostałe kierunki też powinny być w miarę jasne w tym momencie. Okej. Ale zaznaczenie to przy użyciu shift nie przesuwa bloków, które zaznaczymy. Tak więc zaznaczmy jeszcze raz sobie na ziemi. Albo nawet pójdziemy po prostu shift 2D. I jesteśmy znowu na ziemi. Jeżeli chcemy przesunąć razem z blokami, to piszemy tak. Move. 2. A. Znaczy nie A, tylko U. I jak widzicie, w tym momencie po prostu nam odjechały bloki. Zaznaczenie zostało w tym samym miejscu, a bloki są tutaj tak podniesione. Okej. I to by chyba było na tyle w tej podczęści, tej części. Za chwilę zobaczymy się tam. Tak? Tak wszystko? Tak. Dobrze, to zaraz zobaczymy się tam. Okej. Jesteśmy tu. Doszliśmy. Tę długą, niesamowicie drogę. No ale łatwiej będzie mi to podzielić w adnotacjach. Otóż następnym elementem, który możemy zrobić, to jest dowiadywanie się. Po prostu, no, że tak powiem, pobieranie danych o danym tam elemencie zaznaczenia. Tak więc zaznaczmy sobie... Nie to... Okej, okay, to. I po przekątnej, proszę, bądź tutaj tak, to. Okej. Okay. Tak więc mamy zaznaczone. Co prawda pisze nam, że to jest 36 bloków, ale jeżeli na przykład zaznaczyliśmy to jakiś czas temu i już nie pamiętamy, to wpisujemy /, i size. I w tym momencie mówi nam, gdzie, jaki to jest typ zaznaczenia. Jak widzicie, jest to kuboid. Pozycja pierwsza jest wpisana, pozycja druga. Rozmiar, w sensie długości ścian, czyli 3, 4 i 3. W sensie 3 szerokość, 4 wysokość, 3 głębokość. 2 głębokość. To nie wiem, o co chodzi z tym dokładnie. W każdym razie mówi nam także właśnie, ile mamy bloków tutaj w zaznaczeniu. Przepraszam. Ok, następną rzecz, którą możemy zrobić z blokami w zaznaczeniu, to jest obliczanie częstości bloka. Czyli bloka. No, nieważne, czegoś tam. Czyli na przykład mamy tutaj zaznaczenie takie i napiszemy tak, count, i tutaj musimy dać dany albo ID, czyli numer bloku, albo możemy wpisać sobie po prostu nazwę angielską, czyli na przykład policzmy, ile jest stona. I wyliczyło nam, że jest tutaj 15. Możemy sobie policzyć też, ile jest powietrza. 17. Oraz policzyć, ile jest... Co to jest? A, żelazo. 4. Czyli jak widzicie, 15, 17 i 4... Czyli to się w kupę składa do 36 faktycznie, czyli nas nie oszukują. Okej, okay, ale możemy jeszcze się dowiedzieć tego łatwiej trochę, w sensie jeżeli nie chcemy liczyć konkretnego bloku, tylko dowiedzieć się, ile w ogóle jest tutaj bloków, to piszemy sobie, to się nazywa komenda znajdywanie dystrybucji bloków, czyli piszemy po prostu distr.
i pisze nam Total Blocks 36, czyli wszystkich bloków 36, 4 bloki Iron Ore, to jest numer 15, jakby się ktoś zastanawiał. No Boże. 15 bloków Stone'a oraz 17 powietrza. To są oczywiście właśnie numery ID Minecraftowe dla rud żelaza, kamienia i powietrza. Mamy też procentowo wypisane. I teraz taka ciekawa rzecz, to będę w następnej części pokazywała, jak się stawia bloki. Chciałam, żeby było 50% powietrza, 40% kamienia oraz 10% żelaza. Jak widać, trochę się nie udało. Okej, ale jeżeli na przykład weźmiemy sobie teraz... jakby to sobie tutaj zaznaczyć? Weźmy tak. I weźmy to. I to. Jak widzicie, to jest kolorowe szkło. Barwione szkło, nie wiem. Białe i różowe. Więc w momencie, kiedy napiszemy sobie size, to wiadomo, że nam wyjdzie. Ale jeśli policzymy count ID, ID bodajże 95, to nam powie, że 36. One mają to samo podstawowe ID, przy czym białe jest 95 dwukropek 0, a różowe jest 95 dwukropek 6. Czyli jeżeli chcemy policzyć sobie dane właśnie, ile jest jednego z tych dwóch, to po prostu piszemy count minus D 95 dwukropek 6 na przykład, żeby policzyć różowe i daje nam to 21. 21 różowych jest akurat. Logicznie, jeżeli policzymy 95 dwukropek 0, to wyjdzie nam 15, czyli ten brakujący element. I tak samo, jeżeli zrobimy distr, to no, mówi nam, że w 100% to jest barwione szkło. Przepraszam, szybko wpiszę czas. Ale no, jak może się domyślacie, nie obchodzi nas, że to jest barwione szkło. Tu są dwa różne typy barwionego szkła. Także znowu piszemy distr minus d i wymieni nam właśnie, że dokładnie mamy tyle i tyle tego barwionego szkła, czyli 15 białego i 21 różowego. Jest to przydatne, jak na przykład sobie sprawdzamy, czy w danym... No nie wiem, no załóżmy, że gramy z World Edit Wrapper na survivalu i chcemy się dowiedzieć, czy w danym, nie wiem, o, na przykład zaznaczmy sobie, no nie, no ale tutaj tak nie pokażę. Możemy sobie zaznaczyć dany chunk cały i dowiedzieć się, czy w ogóle w tym chunku znajdują się jakieś diamenty i ile ich jest. I nie jest to aż takie znowu cheatowanie, bo on nie pokazuje nam, w którym miejscu dokładnie, pokazuje nam tylko, że w ogóle są i czy w ogóle są. No okej. To następną rzeczą, ostatnią już w tej pierwszej części, trzecią podczęścią tej pierwszej części, jest przełączanie między różnymi typami zaznaczenia. Otóż w tym momencie zaznaczamy kuboid, czyli właśnie, tak jak widzicie, takie no sześcienne kartonowe pudełka takie, ale możemy zaznaczyć, przejść do trybu cell extend. Zaraz wyłączę o Boże, burza się zrobiła. Jeżeli weźmiemy sobie selekcję extend, to dalej zaznaczamy kuboidy, ale... O Boże, to inaczej. To przede wszystkim. W momencie, kiedy mamy kuboid, to jeżeli... O dobra, zróbmy sobie taki. Jeżeli zaznaczymy tutaj, po czym zaznaczymy tutaj, to zmienia się z takiego szerokiego na taki wąski. A jeżeli przejdziemy do trybu extend, to w momencie, kiedy będziemy zaznaczać dalej, to będzie nam to po prostu dochodziło do... No nie będzie zmieniało kształtu, tylko powiększało coraz bardziej zaznaczony kuboid. Okej. Okay. Poza tym możemy także zrobić zaznaczanie poligonu, czyli zaznaczamy pierwszy punkt lewym przyciskiem i teraz każdy
każde naciśnięcie prawym przyciskiem, oczywiście to co przed chwilą pokazywałam z zaznaczeniem extend, w sensie dołączaniem, też prawym przyciskiem dodawaliśmy wszystko. Okej, okay. I teraz każdy dalej dodawany prawym przyciskiem tworzy nam taki właśnie poligon. Tutaj dziwne rzeczy się zaczynają dziać. No powiedzmy, że sobie możemy taki nieregularny kształt zaznaczyć. I teraz w momencie, gdybyśmy go wypełnili, to wypełniłoby nam to, a zresztą pokażę. A wypełniło nam tak właśnie. Taką nereczkę, o. Do tego, jak wypełniasz, to przejdziemy w następnych częściach w ogóle. Okej, okay, następną rzeczą jest zaznaczenie elipsoidów, czyli elips, innymi słowy. Nie, tak, cell elipsoid. Tutaj nam pokazuje już od razu. Zaznaczamy sobie środek elipsy. I teraz pierwsze kliknięcie prawym przyciskiem wytworzy nam pierwszą przekątną. To się chyba przekątna nazywa. Nie, promień chyba pierwszy. No nie wiem, no nie pamiętam. Okej, pierwszą. I teraz zaznaczamy drugą i powstała nam taka elipsa właśnie. Teraz jeśli to zaznaczymy, to powstał nam taki eliptyczny kształt kamienia. Okej, następną rzeczą jest zaznaczenie sfer, czyli innymi słowy kul. No i tutaj od razu widać, jak się zaznaczyło, czyli naciskamy po prostu, wybieramy środek kuli zaznaczeniem pierwszej pozycji i teraz wybieramy sobie promień, zaznaczając drugą pozycję i mamy taką kulkę tutaj. Też mogę... tylko może trochę mniejszą. O, powiedzmy, że taką. To nie będzie wcale wyglądało jak kulka, ale wypełnię. Taka, no powiedzmy, że kulka się zrobiła. Półkula oczywiście, bo no jak widzicie, musielibyśmy ją trochę podnieść z ziemi. Ale nie, no dobra. Okej. I ostatnim trybem zaznaczania jest zaznaczanie cylindrów. Czyli cyl. I teraz, żeby zaznaczyć cylinder, postępujemy bardzo podobnie jak przy elipsie, czyli na początku wybieramy środek, zaznaczamy pierwszą przekątną, drugą przekątną i teraz szybko postawmy sobie coś. A Jezus, no. I zaznaczamy sobie wysokość. I mamy taki cylinderek mały tutaj. Możemy to w odwrotnej kolejności zrobić, na przykład najpierw wysokość, dopiero potem tam przekątne i tak dalej. Nie ma to większego znaczenia, byleby najpierw wybrać środek. Okej. I ostatnią ważną komendą, która będzie przydatna później, jak będziemy coś robić, to jest toggle place, czyli zmiana miejsca, w którym następują jakiekolwiek akcje. Od takiego zaznaczenia, w momencie jak mamy tutaj zaznaczenie, to cokolwiek, w sensie jeżeli jesteśmy włączeni na tryb zaznaczania, tryb wypełniania zaznaczenia, o tak, to cokolwiek, jakiekolwiek akcje będziemy wpisywać, będą się działy właśnie w tym obszarze zaznaczenia, a jeśli wpiszemy toggle place, to nie, teraz właśnie umieszcza na pozycji pierwszej, a teraz powinno umieszczać na bloku, w którym stoimy, czyli tak jak wcześniej, to byłby blok, który mógłby stać obok tego, czyli nie ten, na którym stoimy, czyli tylko ten, w którym jest większa część naszego ciała. I to by było na tyle w pierwszej części prezentacji Word Edit Wrapper. Dzięki za obejrzenie. Póki co to były takie podstawowe informacje, ale w następnym odcinku już będziemy się trochę lepiej bawić. Tak więc jeszcze raz dzięki za obejrzenie i czekajcie na następny odcinek. Pa, pa!